Cześć, witajcie, jestem Nonejma, to jest mój kanał Grywanie. Witam was serdecznie w zapowiedzi nadchodzącej edycji kolekcjonerskiej z gry Metro Exodus. Zaraz wam przedstawię wszelkie informacje, jakie kolekcjoner powinien wiedzieć. Dowiecie się o zawartości, cenach, dostawie i wszelakich innych aspektach tej edycji. Serdecznie was zapraszam do zostawienia łapki w górę, jeśli materiał się wam spodoba. Łapki sprawiają, że filmik jest dostępny dla większego grona odbiorców oraz ja wiem, że materiał się wam podoba i można go tworzyć dalej. Jeśli ktoś nie subskrybuje, to poproszę też o kliknięcie suba. Żeby nie przedłużać, dla osób, które nie wiedzą, na mojej stronie internetowej grywanie.pl znajduje się dział edycje kolekcjonerskie, gdzie macie tutaj kompendium, moje małe kompendium wiedzy na temat wszelkich edycji kolekcjonerskich, o których mówiłem, pisałem bądź nagrywałem. Jedynie co musicie zrobić, to po prostu kliknąć daną edycję i pojawią wam się tutaj wszelakie informacje takie zebrane w jednym miejscu. Tutaj będziecie mieli też różne wpisy na temat danej edycji, tak więc serdecznie was odsyłam do mojej strony internetowej. Wszelkie linki do zakupu tej edycji, gry, jak i tego działu, jak i mojej strony internetowej, wszystko znajdziecie na dole w opisie, jak i w komentarzu, tam wszystkie rzeczy się znajdują, gdzie was serdecznie też zapraszam. A żeby nie przedłużać, moi drodzy, tak oto prezentuje się nadchodząca edycja kolekcjonerska. Premiera zestawu zaplanowana jest na 22 lutego 2019 roku. Jeśli chodzi, moi drodzy, o skład, to nasza edycja zawiera 26-centymetrową numerowaną figurkę, kolekcjonerskie karty, nieśmiertelnik, naszywki, pocztówki i opakowanie imitujące beczkę. Powiedziałem imitujące, bo dokładnie nie wiem, generalnie po angielsku i na wszystkich tych stronach jest napisane, że to jest beczka. Jak będzie w praktyce, jeszcze dokładnie nie wiem i nie jestem wam w stanie tego powiedzieć. Jeśli chodzi o poszczególne elementy, które tutaj mamy na zdjęciu, to zaraz dokładnie je mówię, bo wam przedstawię jeszcze jeden filmik, który jest na ten temat. Jeśli chodzi, moi drodzy, o cenę, bo to jest najważniejsze, co was zapewne interesuje, to uwaga, cała edycja kolekcjonerska jest dostępna tylko na razie w oficjalnym sklepie w dwóch wersjach. Pierwsza wersja jest to wersja bez gry za 150 euro, co daje nam w przeliczeniu, jak ostatnio robiłem wpis, około 643 zł. To jest edycja bez gry. Drugim wariantem jest możliwość zakupienia tej edycji kolekcjonerskiej z grą w edycji Aurora za 245 euro, co daje nam około 1050 zł w zależności od kursu w danym dniu. I uwaga! Ceny cenami, ale co najważniejsze i co jest w sumie najgorsze, wysyłka do Polski jest to niestety spory i to dodatkowy wydatek, bo wysyłka, moi drodzy, wynosi 45 euro, czyli około 193 zł musimy zapłacić za wysyłkę, co daje nam podwyższenie edycji kolekcjonerskiej bez gry na prawie 850 zł. Jeśli chodzi o cenę, czy ona jest dobra co do tej edycji, i jak można to przyjąć, powiem tak. Zapewne cenę podnosi tutaj sam tytuł gry Metro. Już to daje jakąś markę, jest to jakaś renoma, co niestety podwyższa nam zawartość. Ale czy jest ona tego warta? Zaraz się o tym przekonamy. Tutaj dokładnie otrzymaliśmy też taki filmik, zaraz wam go tutaj puszczę. Dostaliśmy taki filmik, w którym będziemy mogli dokładnie zapoznać się z zawartością edycji. Jest on właśnie filmikiem reklamującym. Jak widzimy, mamy tutaj zbliżenie na twarz naszej figurki, jeśli chodzi o odbicie światła i wszelakie elementy, które są właśnie tutaj zawarte na głowie. Możemy widzieć, że jest to wszystko plastik taki, ale nie ma tutaj nigdzie informacji, jakiego materiału jest wykonane, albo ja takiej nie znalazłem. Jak widzicie, w przybliżeniu to tak odbija właśnie dość specyficznie światło. Nie jest to chyba materiał PFC, który jest wykorzystywany przez firmę Ubisoft. Bardziej mi to podchodzi pod plastik, ale nie jestem w 100% tego pewien. Ta część figurki prezentuje się tak. Generalnie, jeśli chodzi o malowanie i o wszelakie elementy, które się na niej znajdują, naprawdę one są bardzo starannie wykonane i osobiście mi się to podoba, tylko niestety cena mnie odstrasza. Jak widzimy tutaj, wszystkie elementy są bardzo, ale to bardzo ładnie pomalowane i bardzo ładnie zrobione. Mi osobiście ta figureczka się naprawdę podoba, jak widzicie. I spójrzcie na to światło, nie odbija, jest bardziej wszystko matowe, tak więc może być to plastik, ale nie wiem. O, tak wygląda to na dole, na pewno podstawka jest zrobiona z plastiku, to tutaj ładnie widać, bo kilka figurek mam podobnych i tak samo się właśnie prezentują. Generalnie, jeśli chodzi o filmik reklamujący tę edycję, to naprawdę fajnie został zrobiony.
mi się osobiście podoba. Zaraz tutaj właśnie wleci, o, właśnie w tym momencie wlatuje pokazanie wszystkich elementów, jakie się znajdują. I najdziwniejszą rzeczą w tej całej edycji, jak nie wiem, czy wy tak sądzicie, ale ja tak uważam, i tutaj sobie na razie zatrzymamy, jest moim zdaniem ta beczka, która jest tam w tle. Mamy napisane po prawej informację taką zawartą, że jest to gigantyczna metalowa beczka, metalowy taki kanister, jak tutaj widnieje. Zobaczymy w praktyce, jeśli ona będzie zrobiona na ten stary styl, taki zniszczony, złochany, jak jest tutaj pokazane, to naprawdę jest dość ciekawe, tylko że nie wiem, co miałbym zrobić potem z tą beczką, bo ciężko byłoby to wykorzystać gdziekolwiek. Jeśli chodzi tutaj, moi drodzy, o naszywki, pocztówki, nieśmiertelnik, są to standardowe rzeczy, naprawdę fajnie wyglądają. Gdzie i tu generalnie mamy taką grafikę pokazaną, że jeśli to kupimy całość z edycją Aurora, to do, właśnie wtedy otrzymujemy tego artbooka i steelbooka, bo generalnie w edycji Spartana tego nie ma, tak więc jeśli chcemy zakupić wszystko razem, no to powiedziałem 1050 zł plus koszty przesyłki 200 zł, czyli 1250, cały zestaw, taki piękny, duży, kolekcjonerski, z grą nas niestety wyniesie. Oczywiście gra w wersji na PS-a 4 i na Xbox One jest właśnie reklamowana tutaj. W ilu egzemplarzach będzie zrobiona ta figurka, nie znalazłem tej informacji, po prostu nie doczytałem, bo niestety krótko z czasem miałamby się przygotować, względu na to, że właśnie teraz wyjeżdżam na 4 dni. Powiedzcie mi, co wy sądzicie o tej edycji, jeśli chodzi o cenę. Dla mnie jest osobiście przesadzona, bo jeśli porównamy sobie edycje kolekcjonerskie, te najlepsze wydania, które daje nam Ubisoft, tak jak teraz Assassin's Creed Odyssey, jaką ja zamówiłem za 800, czy taniej, nie pamiętam za ile, i porównując wielkość figurki, jej jakość, jakość zawartości, to tutaj nie jestem pewien, czy takie pieniądze bym w stanie za to przeznaczyć, dlatego że nie wiem, na co stać wydawcę i jak będzie to wyglądało w rzeczywistości, bo już wiele razy się przejechałem, że wszystko na tych plakacikach reklamowych, na różnych spotach było bardzo ładne, ale w praktyce niestety nie. Tak samo jak edycja kolekcjonerska Tomb Raidera. Generalnie na plakacikach ładnie, ale jak już przyszło na żywo, no to niestety twarz zrobiła swoje i naprawdę wygląda według mnie tragicznie. Tutaj figurka mi się naprawdę podoba. Jest ona w bardzo zajebistym, aż tak powiem, stylu wykonana. Jeśli chodzi o figurkę, jestem najbardziej na plus, ale jeśli chodzi o tą cenę, niezbyt mnie to odstrasza i niestety chyba tego nie zakupię, bo nie ma takiej możliwości, dlatego że poluję jeszcze na 3 edycje, które wychodzą w pierwszym kwartale 2019 roku. Jest to edycja z The Division, obecnie 2 edycje, jeśli się uda, edycja z Anno, ale jeśli finansowo wszystkie rzeczy się ułożą, może uda mi się zamówić tą edycję, ją sprowadzić, żeby wam pokazać. Nie jestem tego jeszcze w 100% pewnie. Tak więc dziękuję wam serdecznie, moi drodzy, za obejrzenie. Pamiętajcie, zostawcie jakiś komentarz na dole, zostawcie łapkę, pamiętajcie, na wszystkie komentarze odpowiadam. Bardzo lubię z wami utrzymywać kontakt, dlatego komentujcie, nie bójcie się, cokolwiek napiszecie, ja wam odpowiem, naprawdę. Ja jestem tu dla was, ja tego nie robię o tak, żeby mieć, żeby wyświetlenia, pieniądze, wszystko. Moi drodzy, na tym się nie zarabia, no powiedzmy sobie szczerze, dlatego korzysta się z różnych innych metod, ale ja po prostu robię to dla was i jestem z tego powodu szczęśliwy, że dzięki mnie że dzięki mnie macie po prostu taki ciekawy dość zbiór informacji. Tak więc dziękuję wam serdecznie, że jesteście. Pamiętajcie, zostawcie łapkę i widzimy się generalnie w kolejnym odcinku na moim kanale. Tak więc trzymajcie się, cześć!